jest bardzo dobra rzecz, świat się czynnym ludziom. Chodź. Trzy minuty. Zawodowo. Każdy usługujący wie, w trzy minuty. Nazywam się Mariusz Kowalski. Wcześniej byłem bardzo zakompleksionym człowiekiem, może tego nie widać, bo Jezus mnie już zmienił i zmienił mnie, do końca mnie będzie zmienił, ale po prostu przejmowałem się tym, co mówili o mnie ludzie. Przejmowałem się tym, co mówiła o mnie najbliższa rodzina, co myśleli o mnie rodzice. I nie wiedziałem, co z tym zrobić. I zacząłem się buntować. Zacząłem wytwarzać swoje poczucie humoru, bo nie cierpiałem, i wyrównywać poziom tego świata. Chciałem zawsze być ponad albo zaniżać ten poziom. Zależało od nastroju i pory dnia. Zwykle jednak szukałem tego, tej indywidualności, także wolałem występować przed ludźmi i obrałem sobie taką taktykę, że będę mówił tak, żeby oni mnie nie zrozumieli. Teraz wiem, że traciłem. I to było skuteczne, ponieważ oni i tak mnie nie słuchali, a ja ich. Robiłem naprawdę dużo głupich rzeczy, ponieważ nie mam tylko 3 minuty, to bym się skracał. No czego ja nie robiłem? Z wielu rzeczy próbowałem palić papierosy, próbowałem łoić różałę, no niestety nie udało się, próbowałem nawet udawać, że potrafię to robić, ale nie udało się, chwała Bogu. Potem właśnie zauważyłem, że zaczynam szukać czegoś, co tak naprawdę nie należy do mnie. I wtedy przyszedł Jezus. Wtedy przyszedł Jezus bardzo cicho, powoli. I taki pokój zapanował w moim sercu, że powiedział: ja ci daję wybór. Nie przejmuj się. Nie musisz już dalej udawać, nie musisz już dalej grać na scenie. Po prostu zostań ze mną. Tak, miałem takie wrażenie, on mówi: zostań ze mną. Nie wiem, dlaczego ja sobie potem zacząłem tłumaczyć: przychodź do mnie, przychodź do mnie. Do dzisiaj to sobie tak tłumaczę: przychodź do mnie. Przecież on mówi, wyraźnie powiedział: zostań ze mną. I wiecie co? Dzisiaj podczas uwielbienia dałem sobie na luz, jak nigdy wcześniej. I zostałem z nim. I teraz czuję właśnie, że jak mówię do was, to czuję w tym pokój, nie gram nic i zostałem z nim. Wiecie co? Chcę zostać z nim już, na zawsze. Koniec. Koniec wydarzenia, koniec. Bóg jest normalny. Wbrew wszystkiemu, wbrew temu, co nam ten chory system mówi, w ogóle Bóg jest normalny. Bóg jest normalny. Wszystko inne jest nienormalne. Bóg jest normalny. Prawda. Słuchajcie. Ja przez wiele lat też byłem w religii. To znaczy, ja dziękuję Bogu, że nie aż tak strasznie dużo, ale byłem przez wiele lat. I wmawiano mi, że Bóg nie jest normalny. A Bóg jest normalny. Bóg przychodzi do nienormalnych ludzi i właśnie mówi: zostań ze mną. Czy zrobisz się taki jak ja. Po prostu. Taki jak ja. Kochani, chciałem wam...